Anna, IFBB Pro, Andrzejewska! Ta wielokrotna mistrzyni sportów sylwetkowych, do tej pory dwukrotnie wkroczyła do klatki, w swojej ostatniej walce pokonała partnerkę Artura Szpilki Kamiszkę. Jest głodna kolejnego zwycięstwa. Panie i panowie, przed wami Ewa Piątkowska! Drodzy państwo, przed wami najbardziej utytułowana polska pięściarka, mistrzyni prestiżowej federacji WBC podczas gali Prime Show MMA 4 będzie chciała udowodnić wyższość prawdziwego sportu nad światem trików. Ja ogólnie jestem, można powiedzieć, nawet wiesz, zaciekawiony bardzo twoją osobą, bo jesteś utytułowaną właśnie tutaj pięściarką, człowiekiem poniekąd sukcesu. Godnie tutaj reprezentowałaś nasz kraj na ringach. Jesteś mistrzynią WBC, tak? I mistrzynią Europy. Tak, zgadza się. I takie, no pewnie spodziewasz się tego pytania. Co robisz na gali freak fightowej? Tak, dostaję takie pytanie. Wiele osób uważa, że to wstyd, że sportowiec, że tak zwany prawdziwy sportowiec się tutaj pojawia. Ale no wiesz, przede wszystkim chcę się trochę pobawić teraz sportem. Po tylu latach poważnego sportu, brania tego na 100% na poważnie, chcę się tym trochę pobawić. A z drugiej strony w Polsce mamy w tym momencie tak, że we freakach są najlepsze zarobki, a my sportowcy chcemy iść tam, gdzie nas doceniają. A doceniają nas właśnie finansowo, więc uważam, że to żaden wstyd iść do federacji, która po prostu pokazuje nam, że to, co robimy, ma sens dla ludzi, że to będzie wynagradzane. Dokładnie, ja też jestem właśnie za tym, żeby finansowo doceniać prawdziwych sportowców, bo powiem ci szczerze, to jest, wiesz, niesprawiedliwe, bo jesteś sportowcem z krwi i kości, a bijesz się, wiesz, gdzieś tam na ringach i tak naprawdę dostajesz, wiesz, 1000 złotych i batona Grześka, tak? To jest krzywdzące i niesprawiedliwe, no nie? Te zarobki nie były takie złe, ale tutaj są znacznie wyższe. No i generalnie, no jest okej, okay, no wiadomo, tak. A ja pytanko jak jakieś? Tak? Teraz ty pytanko? Nie, ja jeszcze, Ewę, jak mówisz, że przyszła się tutaj pobawić, to nie uważasz, że Anna jest na zabawę zbyt mocna? No, jest na pewno dużą, silną dziewczyną, zdrowa klacz, jak widać, ale no, myślę, że po prostu będzie większy huk, jak będzie upadała. Myślę, że dalej, mimo że jesteśmy sportowcami, możemy się tym bawić. A jak przegrasz? To nie będzie to trochę wstyd, Ewa Brodnicka? Nie. Wiesz co, właśnie tutaj nawet myślę, że te porażki będą łatwiejsze, chociaż nie planuję przegrać, ale no z tego, co widzę właśnie, jak już bywałam w tych szatniach, właśnie też na galach freakowych, jak komuś towarzyszyłam, to tutaj nikt się nie przejmuje. Wygrana, przegrana, tu nie o to chodzi. Tutaj wszyscy jesteśmy dla zabawy, a sport jest tam na jakimś, na drugim, trzecim miejscu. A czy walka jest w formule bokserskiej, czy full MMA? Nie, no w boksie to raczej Ania by nie miała. Z całym szacunkiem do Ani, ale raczej by nie miała szans za dużych. No też tak uważam, dlatego pytam. MMA. Ania. Czemu Ewa uważasz, że tutaj no nie chodzi o przegraną, wygraną? No jednak jesteś sportowcem z krwi i kości i chyba masz jakieś ambicje? Mam duże ambicje. Ale no mówię, całą tą przygodę właśnie z freakami traktuję jako zabawę, dlatego na pewno nie będę tutaj przeżywała, jeśli zdarzy mi się porażka, chociaż w tej akurat pierwszej walce tego nie przewiduję. Ania, odniosłabyś się coś na to? Po rocznej przerwie, tak ogólnie to cześć wszystkim, po rocznej przerwie sama nie mogę się doczekać tej walki. Jest to moja trzecia walka na raczej mocnym i z mocną zawodniczką. Nie lekceważę, to przede wszystkim. Znam siebie, wiem, jak ciężko pracuję na to. Idę tylko po to, żeby wygrać. Więc również zgadzam się też ze zdaniem Ewy, że w jakiś sposób jest to zabawa, bo są to walki freak fightowe, ale mimo wszystko jednak na tyle, ile wkładamy serca i pracy w to wszystko, no to każdy wychodzi po to, żeby jednak wygrać. A po to właśnie idę 26 listopada. Ogólnie Ania, z mojej strony to szacunek dla ciebie, że wzięłaś tą walkę, bo powiem ci szczerze, ja bym nie wziął tej walki. Jak się sprawdzać, to sprawdzać tylko z najlepszymi. Już tyle, ile udało mi się osiągnąć w sporcie czy w kulturystyce i ogólnie,
zawsze podnoszę sobie wysoko poprzeczkę i po tej wygranej wiem, że mam kolejne cele i to dosyć wysokie, więc... Też dlatego powiedziałem, że no szacunek, bo naprawdę no z takim zawodnikiem no to nie każdy by wziął walkę, powiem wam szczerze. No. Ewa, jak oceniasz tutaj pojedynek Robaliniego i Tomka Olejnika, bo jak wiemy, wcześniej mówiłaś, że możesz walczyć również z mężczyznami. Chłopacy na razie smaku zwycięstwa nie zaznali. Tak, tak. Mogłabym się zmierzyć z jednym i z drugim. Robaliniego widziałam w walce z Bagietą. No i nie wiem, myślę, że byłby dla mnie na jednego strzała. Z całym szacunkiem. Natomiast kolega Olejnik, nie pamiętam jego walki, chociaż pewnie byłam na którymś fajmie, na którym walczył, ale nie pamiętam, jak walczył. Czyli Olejnika by się bała troszkę? Nie, nie, nie bała, chociaż warunki ma fajne, bo jest wysoki, ale no musiałabym go zobaczyć, żeby powiedzieć, jak oceniam swoje. No ja myślę, że zrobiłabyś mu Sylwestra trochę wcześniej, na pewno. To zapewniam cię. Tak mi się wydaje przynajmniej. Być może się mylę, nie? Wtedy Anię, oczywiście ci nie ujmuję. Nawet bym nie uderzył. No, Anię stawiam tu na pierwszym miejscu. Do czegoś zobowiązuje, no nie? Ania pierwsza, a później pewnie Olejnik i Robalini na trzecim, bo u niego nie widziałam nawet woli walki. U Robaliniego? No tak, trochę się bał. Może pierwszą walkę widziałaś? Nie, z Bagietą. Z Bagietą? Z Bagietą, tak. A ja ci powiem, że mnie trochę zaskoczył Robalini z kolei, bo... Myślałem, że właśnie będzie jak pierwsza, a jednak wyszedł do tej drugiej rundy, bo może kondycja mu siedziała, więc teraz zobaczymy, kto ten paściula wygra. Ty go tak bronisz ciągle. Nie, nie bronię. Tylko się wypowiedziałem, że mnie zaskoczył. Ja nie bronię go. Niech wygra lepszy, kursy są podobne na was. Więc... No to proste, że ja. No a właśnie, Ewa, co, jak się odniesiesz do tych słów, że powiedziałaś, że ich we dwójkę byś nawet pokonała? No mówię, wszystko jest do ustalenia na następną galę. Ja podziękuję. Możemy spróbować czegoś takiego. Albo oni razem, Robalini albo... nie będzie chętny akurat przegra tą walkę, to teraz będzie to jeden może po drugim. No zobaczymy. Dajcie mi najpierw zadebiutować. Przejdźmy do ciebie, Aniu, bo znowu jesteś underdogiem. Ostatnio chyba też byłaś. Jest na ciebie 2,71 chyba kurs, a na Ewę 1,31. Jak się zapatrujesz na tą walkę? Coś masz wyłączone chyba? Teraz? O, tak. Teraz myślę. Z tego, co bardzo widzę, to nie wiem, mocno wszyscy stoją za Ewą z tego względu, że jest zawodową pierściarką. Tylko pamiętajmy o tym, że walczymy w formule MMA, a tutaj jest jednak zupełnie też inna płaszczyzna. Kto pamiętam stoi, o tym i bardzo bym chciała, żebyśmy zeszły do parteru. Bo czekam przede wszystkim tak, na ja to też. Jak najbardziej, bo widzę nawet również po twoich wywiadach, że jesteś chętna na walkę z chłopakami, tylko najpierw wygraj walkę ze mną, dopiero dobrze, później wygram. Możesz startować do chłopaków. No tu jak dostaniesz siła, pierdok, nie, będę cię zbierać, to myślę, to że nie tak będziesz miała co szukać, chłopakami, jeżeli chodzi o walkę z chłopakami. No ale po stronie Anki jest ta siła fizyczna na pewno, nie wiem. Siła fizyczna, ja mam tak, tutaj już waga jest troszeczkę inna z tego względu, że może tak to określę, nie wiem, gdzieś tam nie licytowałyśmy się o wagę nie wiadomo jak nisko. Myślę, że każda z nas jest w wadze takiej, jakiej chodzi na co dzień teraz. Siła fizyczna, to że jestem ze sportów sylwetkowych, to pamiętajmy i sam wiesz również, i osoby, które ćwiczą siłowo bądź ćwiczyły siłowo, że ta siła nie przekłada się tak w 100%, jeżeli chodzi o formułę MMA i ogólnie o sztuki walki. Przechodzi ten jakiś procent, ale nie dajemy tej gwarancji, że 100% siły jesteśmy w stanie przełożyć na walkę. Tutaj myślę, że głowa, przede wszystkim podejście i zrobienie swojej roboty. No generalnie walkę przegraną z Ewa Brudnicka też przegrała z Lil Masti, no nie? I jak najbardziej. Walki, a no Brudnicka jest bokserką, nie? Pięściarką. No tak, ale bardzo słabo. Było coś takiego. Ona nawet w stójce nie wyglądała dobrze i to jest prawdziwy dramat. Że ale tutaj... jednak to ty ja przegrałaś rozumiem, walkę ja, z Ewą Brodnicką. Nie, Ewa, nie zrozumiesz, że ja nie porównuję twojego poziomu sportowego na przykład do Ewy, broń Boże. Nie, no nie tylko żebyśmy mówię, że źle nie zrozumiała, tylko podałem taki przykład. Mówię, że nikt pewnie nie oczekiwał od niej, że będzie świetna w parterze, bo też nie miała za dużo czasu, żeby się przygotować, ale w stójce też fatalnie wyglądała i to był dramat. Okej, okay, nie przegrałaś, no to czemu jest jednak przegrana? A słyszałaś o wałkach w boksie?
Ona powinna 7 walk mieć przegranych. Po prostu była ciągnięta za uszy. Ale to jest twoje zdanie, czy jeszcze no tam nie, wielu nie, innych osób? No nie, zapytaj w środowisku bokserskim. To był niejednogłośny. Ale wiesz co, ile osób, tyle czasami opinii, więc myślę, że no raczej ja tutaj mówię, nie podważajmy to nie zdania musisz pytać, sędziów. Jeśli przegrałaś, no to przegrałaś. Słuchaj, więc... no jeśli punktuje się klinczowanie, to tak, to wygrała, bo ona nic nie robi oprócz klinczowania. Wiesz, nie oglądałam tej walki, nie zagłębiam się w to, więc nie będę no się... No to nie męczę, jak nie oglądałaś. Ale to wiesz, no to nie podtrzymuj tego, że jeśli przegrałaś, no to już tak jakby... Ale nie przegrałam właśnie. Ale jeżeli już, werdykt to jest jedyna porażka w moim rekordzie to raczej powinnaś i absolutnie przyjąć nie jest to słuszna porażka. Nie powinnam przyjąć, po co się godzić na walki? To jest podtrzymywanie patologii, jaką mamy w sportach walki, bo sami wiemy, jak jeśli oglądacie MMA, tak zwane sportowe, prawdziwe MMA, czy tam boks, to wiecie, ile razy zawodnicy są przekręcani i to jest często niszczenie kariery, więc nie, absolutnie nie powinniśmy się na to zgadzać i później uznawać, że o dobra, niech będzie. Taki był werdykt, to słuchajmy sędziów. Wiesz, nie oglądałam walki i nie zagłębiam się w to, ale jak to mówią jak ja, tak samo i przegram swoją pierwszą walkę, nie będę się... do tego gdzieś tam odnosić. Taki przykład dajmy Kamiszki ze mną. To już sędziowie oceniają, kto wygrywa, kto przegrywa. Później to my sami indywidualnie oceniamy, łącznie z trenerami, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy i wyłapujemy swoje błędy. Często ja idę sędziowie... 26 zrobić swoje i pokazać, że tylko jest zawodową pieściarką. Ale bo Ania... No dla ciebie to będzie aż, bo nawet nie będziesz wiedziała, co w ciebie wjechało i z której strony. Chcę to sprawdzić i uwierz mi, czekam na to bardzo. Czekam na to bardzo. Takiego wpierdolu to jeszcze nigdy nie dostałaś. I ty, no, Ania, zaczyna upatrujesz... się robić tutaj ostro między dziewczynami. Bo jeżeli promujecie i tak naprawdę wiecie tylko Ewa, bo jest zawodową pierściarką, bo ma taki tytuł. Wiesz, ja też mam tytuł w kulturystyce, ale to jest mój tytuł, ja to chowam do kieszeni i... Ale ja też I wiesz, nie chwalę się tem wszem i obec, bo swoją robotę zrobiłam, tytuł mam dla siebie, to dla siebie to wszystko wygrałam, nie dla nikogo innego, a wiesz... Ale ja, Ania, też poruszyłem wątek parteru i twojej siły fizycznej. Tak, nie? Ale pamiętajmy tutaj, że mimo to, że to są walki flick-fightowe, jednak walczymy w formule MMA, więc tytuł Ewy nie musi być za każdym razem poruszany. Bo może nie każdy się z tym zgadzać, a ja chcę sprawdzić, czy jesteś tak zawodową pięściarką, jak... Wiesz, jak boksujesz to raz, a pamiętaj, że to jest MMA, więc... Ale Ewa, trenujesz MMA, rozumiem. Trenuję MMA, trenuję jiu-jitsu, trenuję zapasy. Od ilu lat? Miesięcy, lat? 9 miesięcy razem, 9 jakby miesięcy. To złożyć. A ty, Ania, ile trenujesz? Ja zacząłem przygodę z MMA. W 2021 wystartowałem w marcu pierwszy raz. No to tak... Półtorej roku, bo już miałem przerwę ze względu na... Ale głównie upatrujesz szansy swojej w parterze. Przekonamy się, ja nie zdradzam swojego, jakby to powiedzieć, obiegu walki. Idę zrobić robotę. A ty, Ewa, mówisz, że się nie obawiasz, tak, parteru? Ale... Nie, bo coraz lepiej mi idzie już na treningach, kończę waleczki czasami duszeniem, czasami poddaniem dźwignią, więc bardzo bym się cieszyła, jakby w walce mi to wyszło, więc pewnie by to była nawet lepsza dla mnie, lepsze rozwiązanie niż taki klasyczny bokserski knockout. Ale nie obawiasz się ani siły? No na pewno jest silna, ale po to właśnie trenuję, żebym była przygotowana na wszystko. Nawet jak właśnie znajdziemy się w parterze, nawet jeśli bym była na dole, to wiem, co robić. A wyczułem tak z twoich wypowiedzi, chciałabyś rewanżu z Ewą Brodnicką? Znaczy, no ona się boi tego rewanżu, bo wie, że dostała po pierwsze to zwycięstwo niesłusznie, a po drugie w boksie wychodziła w takim ochraniaczu po samą szyję, żeby nie dostawać ciosów na tłów i dwa, cały czas klinczowała. Tutaj w MMA po prostu nie ma czym walczyć, bo ona umie tylko klinczować. Tutaj klincz nic jej nie da, dlatego wiem, że nie weźmie walki ze mną, bo już nawet po tamtej walce bokserskiej mówiła, że odczuwała moje ciosy tak, jakbym biła bez rękawic, a tutaj jakbyśmy wyszły w tych małych rękawiczkach, to po prostu jeden cios i pozamiatane. No dobra, chodźcie dziewczyny na face to face, zobaczymy wasze gabaryty. Tam nie ma. Spokojnie. To dobrze. Może lepiej dla ciebie. Napompowane. Sprawdźmy. Jest tego wszystko. Już nie mogę się doczekać. Uwierz mi, ten rok przerwy. Jeszcze nigdy w życiu nie byłam tak głodna walki. Bardzo się cieszę.
Pozycja jeszcze bokserska, tu jak możecie, dziewczyny. Zapraszam do stołu.